Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego odcinka z serii Prosto z Labu będzie bardzo szczególny odbiornik radiowy, którego zasada działania została wymyślona już w 1914 roku, tuż przed wybuchem I wojny światowej, gdy przez cały świat przetaczały się echa zamachu na austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Amerykański inżynier Edwin Howard Armstrong złożył zgłoszenie patentowe numer 1113149 na bardzo ciekawą konstrukcję, na odbiornik ze sprzężeniem zwrotnym. Żeby w pełni docenić doniosłość tego wynalazku, wspomnę tutaj, że niektóre odbiorniki działające na tej zasadzie znajdowały się na pokładzie statków jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku, w czasie okresu przejściowego przed wdrożeniem komunikacji bezpieczeństwa w standardzie GMDSS. Przykładem może być choćby radziecki morski odbiornik awaryjny PAS-3, odprijomnik awaryjny Sudowoj, który działał na tej samej zasadzie i na pewno był produkowany do lat 80. Na rosyjskich statkach doczekał do roku 2000, gdy ostatecznie pożegnaliśmy łączność na telegrafii w paśmie morskim 500 kHz. W technologii lampowej odbiornik reakcyjny Mackay 128AY był na pewno wykorzystywany w 1996 roku jako rezerwowe urządzenie awaryjne, a jest to konstrukcja prosto z pierwszej połowy lat 40. Jak widać, odbiornik reakcyjny to był bardzo dobry wynalazek. Cofnijmy się zatem do 1912 roku. Jedyną lampą elektronową dającą pewne wzmocnienie był wtedy Audion Lee de Foresta, ten sam, którego replikę wykonaną przez Aleksandra omawiałem w jednym z poprzednich odcinków. W tym czasie Lee de Forest jeszcze nie umiał zrobić lampy z naprawdę dobrą próżnią i jego Audion miał bardzo liche wzmocnienie. Armstrong rozpoczął badania zachowania tej lampy w różnych układach i odkrył, że wprowadzenie dodatniego sprzężenia zwrotnego powoduje radykalny wzrost czułości odbiornika o bezpośrednim wzmocnieniu, ale gdy tego sygnału będzie zbyt wiele, odbiornik wchodzi w oscylację. W styczniu 1913 roku Armstrong przygotował serię pokazów oraz opisów, skrupulatnie dokumentując swoje badania w tym zakresie. W 1914 roku zgłosił wniosek o patent. Oto jest ten dokument. Sam Audion, rozumiany jako odbiornik według pewnej koncepcji, może być wykonany na Audionach, czyli lampach. Oto przykład takiego odbiornika w całości wykonanego samodzielnie, włącznie z elementami biernymi, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Mamy tutaj dwie lampy będące repliką Audionu Lee de Foresta, z których pierwsza pracuje w układzie reakcyjnym, druga jest wzmacniaczem małej częstotliwości. Jeden kondensator strojeniowy służy do nastrojenia odbiornika na odbiór właściwej stacji przez zmianę częstotliwości rezonansowej obwodu wielkiej częstotliwości. Drugi kondensator strojeniowy służy do regulacji reakcji, czyli tego sprzężenia zwrotnego. Właśnie ten odbiornik omówimy dokładniej za chwilę, gdy tradycyjnie już pochylimy się nad schematem. Zamiast repliki Audionu Lee de Foresta można użyć na przykład jednej podwójnej lampy FEC84 lub 88, wykorzystując nieco inne napięcia anodowe oraz modyfikując odrobinę przyłączenie katody, gdyż jest to lampa pośrednio żarzona. Jeszcze lepsze efekty można uzyskać na pentodzie lub lampie kombinowanie trioda-pentoda, takie jak ECF80 lub ECL86, ale wymaga to znacznie większych zmian układowych. Także Audion może być wykonany na Audionach, ale wcale nie musi. Równie dobrze może być tutaj któraś z nowszych triod, pentod, można użyć także tranzystorów. Klasyczna konstrukcja takiego odbiornika zakłada triodę w stopniu detekcyjnym i pentodę w stopniu wzmocnienia małej częstotliwości. Zapamiętajcie Państwo ten pomysł, gdyż w następnym odcinku opowiemy o jednym z najważniejszych odbiorników w Europie, który został właśnie tak zbudowany. Wróćmy do pomysłu samego odbiornika reakcyjnego. Oto schemat pochodzący ze zgłoszenia patentowego Armstronga. Aby lepiej pokazać, jak naprawdę działa taki odbiornik, pochylimy się nad schematem samodzielnie wykonalnego Audionu, w tym przypadku na Audionach. Tak, zaczniemy od anteny. Warto jest mieć możliwość tutaj tą antenę przyczepić dwojako. Czyli pierwszy sposób jest taki, że dajemy cewkę antenową. O, w ten sposób. Warto też mieć możliwość elektrycznego skrócenia anteny, wobec czego można ją sobie tutaj przepiąć. Tu może być na przykład jakieś 200 cm. Teraz ta cewka musi być sprzężona z cewką siatkową, w której zapewniamy strojenie obwodu. Strojenie można zrobić przez właśnie zastosowanie kondensatora zmiennego. No były też rzadziej stosowane na przykład wariometryczne, czyli po prostu przez zmianę indukcyjności. Ale rysujemy tutaj ten wariant ze strojeniem przez zmianę pojemności.
Teraz tutaj w siatce mostek detekcyjny. Jakie tu mniej więcej są wartości? No tutaj musi być powiedzmy 100 cm. Tu może być około powiedzmy 1 megaohma, może być pół do 3, różnie w zależności od tego, co tam dobierzemy. No i tutaj lampa. Ponieważ to jest taki mój Audion, no to warto jest dać reostat, tak jak przy superheterodynie, czyli do ustawienia punktu pracy tej lampy. No i teraz jeszcze cewka reakcyjna. O tak. Teraz są dwie możliwości. Albo regulujemy poprzez zmianę odległości tych cewek i tak było w odbiorniku Manczarskiego. Manczarskiego, ale też i w Hitlerkach, czyli w VW301 czy DKE38, co myślę, że też będziemy w stanie pokazać. Natomiast u mnie to jest trochę inaczej, czyli jest zrobione w ten sposób, że jest kondensator. No powiedzmy, narysujemy go sobie tutaj. O. Reakcyjny. I pętlę sprzężenia sobie zamykam tutaj, o, w ten sposób. Teraz z anody tutaj tej lampy dajemy transformator małej częstotliwości, pracujący jednocześnie jako dławik dla wielkich częstotliwości, czyli sygnał wielkiej częstotliwości zamyka się tędy, natomiast sygnał małej częstotliwości tutaj płynie sobie do transformatora. Może ja to narysuję trochę inaczej, będzie, myślę, może bardziej czytelne. Tu jest ta cewka transformatora i tu sobie zrobimy wtedy plus zasilania, plus baterii anodowej. No i teraz tutaj mamy to uzwojenie wtórne transformatora międzystopniowego, powiedzmy o przekładni 1 do 3 czy 1 do 4. I teraz tutaj mamy kolejną lampę. Też znowu dajemy reostat do regulacji punktu pracy. Czyli tu będzie minus baterii anodowej oraz jeden koniec baterii żarzenia, a tu będzie drugi koniec baterii żarzenia, tak? Tu wystarczy 30 nawet voltów, no może być tam 80, 120, to już tam zależy, ile tam damy. No i teraz tutaj w anodzie dajemy słuchawki. No i tutaj jeszcze warto jest zablokować kondensatorem, powiedzmy 1000 cm, tak żeby trochę obciąć tony wysokie. Wtedy jest ten dźwięk trochę przyjemniejszy. No i pozostaje nam jeszcze bateria siatkowa. Tutaj na przykład może być 1,5 V albo 3 V. Też zależy, ile chce lampa. Z minusem na siatkę. Z minusem, tak, dlatego tak narysowałem, tak? Dłuższy plus, krótszy minus. Wiesz co, Marcinie, my dosyć rzadko korzystamy z biblioteczki, która tutaj się znajduje i też były o to zapytania. Ja myślę, że to jest taka okazja, żebyśmy z tej biblioteczki skorzystali. Przygotowałem tutaj takie trzy książki, które zahaczają swoją treścią o omawiany temat i myślę, że warto pokazać trochę z tych książek. Mamy tutaj taką starą książkę Czesława Klimczewskiego, Jak czytać schematy radiowe. To jest z roku, to akurat konkretne wydanie, z 56. I tutaj jest taki rozdział poświęcony układom detekcyjnym. Tutaj mamy układy bez reakcji. Natomiast na kolejnych stronach pokazywane są właśnie rozmaite układy reakcyjne. Może to się wydawać dziwne, ale przed wojną tego typu konstrukcje były również konstrukcjami fabrycznymi.
I tutaj jest kilka podobnych przypadków. Ta konstrukcja jest troszeczkę inna od Audionu, który pokazywaliśmy tutaj. Jest to również odbiornik z reakcją, ale tutaj regulacja reakcji odbywa się przez przesuwanie cewki reakcyjnej, czyli tej cewki tutaj, w stosunku do obwodu rezonansowego tutaj i nie ma dodatkowego obwodu antenowego, czy jest narysowany tutaj jako opcjonalny. Nieco inna konstrukcja z inną regulacją sprzężenia zwrotnego. Tutaj mamy również regulację pojemnościową, tak jak w tamtym Audionie, aczkolwiek jest ona zrobiona inaczej, bo tutaj kondensator przydławia obwód jest. Zaletą takiej konstrukcji jest to, że na kondensatorze zmiennym, przynajmniej z jednej strony, mamy potencjał ziemi, w związku z tym nie musi być tak dobrze izolowany. Mamy również inny podobny układ. I to jest najbardziej chyba zbliżone do tego, co jest tutaj w tym moim odbiorniku. Czy wręcz nawet tak. No oprócz tego, że no później jest, u mnie nie ma dławika, tylko jest transformator. Nie jest stopniowy. Tak. Uzupełnijmy jeszcze może informacje dotyczące pojemności kondensatorów zmiennych. Tutaj mam taką książkę dwóch autorów, Jacka Kijaka i Jana Eberta, profesora Jana Eberta. Pierwszy z panów był pracownikiem naszego instytutu, a drugi jest dosyć znanym profesorem Politechniki Warszawskiej, już obecnie emerytowanym. Książka jest z roku 61, więc dosyć stara, ale tutaj na stronie 48 i 49 mamy pokazane różne kształty płytek kondensatorów i wyprowadzone wzory na zmianę pojemności, na po prostu jak można sobie obliczyć po prostu takie kondensatory o zadanej charakterystyce. No i mamy jeszcze jedną tutaj książkę, tom pierwszy książki profesora Wilhelma Rotkiewicza. To jest tom pierwszy z roku 55, czyli też stara pozycja. I tutaj jest taki cały rozdział poświęcony układom reakcyjnym i superreakcyjnym, gdzie omówione są w ogóle warunki pracy tych układów reakcyjnych. Omawiane jest dokładnie znaczenie indukcyjności wzajemnej cewki siatkowej i reakcyjnej. Są tutaj wyprowadzone wzory, są omówione też konkretne układy. Jest też taki układ negadynowy. Bardzo ciekawa konstrukcja, gdyż ta przy użyciu odpowiedniej lampy daje się zasilać bardzo niskim napięciem anodowym. Tak, i tutaj wykorzystuje się jako ten czynnik odtłumiający ujemną rezystancję dynamiczną tej lampy. Tak więc bardzo dużo informacji takich teoretycznych z bardzo dobrym aparatem matematycznym. Jak widzicie Państwo, jest to bardzo prosta konstrukcja, zatem nie dziwi mnie fakt powszechnego wykorzystywania jej przez radioamatorów jeszcze w latach 70. W porównaniu do znacznie nowocześniejszego odbiornika superheterodynowego, notabene wymyślonego także przez Armstronga i opatentowanego w 1919 roku, odbiornik reakcyjny jest nadzwyczaj prosty. Można to łatwo porównać, oglądając odcinek pod tytułem Super, czyli samodzielnie wykonany odbiornik superheterodynowy na tym samym kanale. Odbiornik reakcyjny jest prostszy w budowie, znacznie tańszy, kosztem jednak trudniejszej obsługi. Nie stanowi to jednak wielkiej przeszkody w przypadku odbiorników amatorskich budowanych w latach 50. i 60. Praktycznie co drugi radioamator w USA mógł zaczynać właśnie od odbiornika reakcyjnego. Oto przykład takiej konstrukcji publikowanej w Electronic Illustrated Magazine w styczniu 1967 roku, opracowanej przez Davida J. Greena, znak krótkofalarski Whiskey 6 Foxtrot Foxtrot Kilo. Odbiornik ten składa się z zaledwie 25 elementów. Jak widać, jest to podobny układ, wykorzystuje jedną podwójną triodę. Podobne konstrukcje znalazły się w wielu radioamatorskich periodykach z kurtowym ARRL Handbook na czele. Za sukces odbiornika reakcyjnego odpowiada odtłumienie obwodu rezonansowego, dzięki czemu w bardzo prosty sposób można było podnieść czułość i selektywność takiego odbiornika. Wadą tej konstrukcji jest skomplikowana regulacja, gdyż reakcję trzeba było często doregulowywać przy strojeniu. Z kolei wzbudzenie detektora przy odbiorze stacji radiofonicznych powoduje dość dokuczliwy gwizd.
i przy okazji czasami także zakłócenia w najbliższej okolicy. Maksimum czułości uzyskuje się tuż przed progiem oscylacji, co wymaga precyzyjnego strojenia, niemniej efekty są warte wysiłku. Dzięki temu dawało się uzyskać czułość rzędu 100 mikrowoltów, czasami nawet lepiej. Taką czułość ma na przykład samodzielnie wykonany przez Alka odbiornik na pasmo amatorskie 80 metrów, pokazywany podczas zjazdu radioamatorów krótkofalowców w Burzeninie w 2016 roku. Jeśli zatem masz ochotę zbudować odbiornik na lampach, to gorąco polecam konstrukcję reakcyjną, gdyż zawiera niewiele elementów i doskonale oddaje ducha klasycznych odbiorników z lat 30. i 40., a przy okazji ma całkiem niezłe osiągi. Dzięki zaletom konstrukcji reakcyjnych można było w latach 30. wdrożyć do masowej produkcji całą serię popularnych i bardzo tanich odbiorników, których pierwszy egzemplarz oznaczony VE301 zaprezentowano podczas 10. targów IFA w Berlinie w 1933 roku. Odbiornik ten został zaprojektowany przez Ottona Grisinga na życzenie Goebbelsa i nazwany Volksem Fänger, czyli odbiornik ludowy. I właśnie temu radioodbiornikowi poświęcę cały następny odcinek.